Dziękuję bardzo. Od ponad 30 lat w Ciechomicach nie tylko zespół Miriam, jedna koleżanka ze szkolnej ławy Małgorzata, pozostałe osoby troszkę starsze, ale nie widać, że starsze, występują na co dzień w Ciechomicach w kościele w parafii świętego Maksymiliana, a występują na różnych scenach, nie tylko w Polsce. Śpiewem pokażą swoją pracę, swoje przywiązanie do kościoła i do rodziny. I pozwólcie, że tyle. Ale chciałem jeszcze w tym momencie zaprosić na występ naszych gości z Wilna. Oni o 5 rano dziś wstali, żeby tutaj do nas dojechać. To my dzisiaj do 24 wytrzymamy, byśmy mogli z nimi razem nie tylko zaśpiewać apel, ale również posłuchać ich folkloru wileńskiego, a wielu z nich ma swoje korzenie z Polski. A wszyscy będą śpiewali dla tych, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia, dla tych, którzy trafią bądź już są pod ich opieką w hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoci. A więcej już za kilka minut po pięknym występie zespołu Miriam z Ciechomic. Przepraszam, z Płocka Ciechomice. Shut up!